Cześć, witajcie, z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Ze mną dzisiaj jest Brączek. Siemaneczko. I po długim czasie wreszcie ruszamy z zawodem drwala, dawno nie było, bo mówię, Bolusiało się tam przerabiało, robiło. Jak widzicie, tartak też również jest poprawiony teraz na nowej mapce, jest i sadzenie, kupowanie drzewek, nowych sadzonek. Także w dzisiejszym odcinku zajmiemy się likwidacją pni, tak jak zakończyliśmy wcześniej tą serię, nie serię, tylko odcinek ostatni. I tutaj Brączuś będzie właśnie te pnie się zajmował, ja będę tutaj dzisiaj sadził nowe sadzoneczki, także bierzemy się za kupienie. Brączek, już możesz powoli tam uruchamiać maszynę. Dobra, kupimy na razie 3. O, tutaj wyszliśmy. I co, no kurczę, dawno Bolusiowa właśnie nie było z tego lasu. Tak się zbieraliśmy z Brączkiem. Nie było zawsze kiedy, też ogólnie przepraszam, że nie ma kamerki Brączka, ale zaraz lecimy też do niego nagrać normalnie Bolusiowo. I też chcę, żeby aby mu starczyła ta kamerka. I też nie będzie musiał tracić czasu, aby mi ją tutaj wyrenderować. A my co? My tu dzisiaj lecimy, mówię, dzisiaj jeszcze tak praktycznie i z 1-2 odcinki myślę, że pojawią się jeszcze tutaj na tym tartaku. Mam nadzieję taką. I bierzemy się za tamtym, albo jeszcze praktycznie może i pojedziemy w następnym odcineczku na tamtym. Ja poczekam, aż tutaj Brączuś właśnie jeszcze ten przede mną pień usunie. Będziemy Który? Mogli sobie, tutaj jeszcze przede mną jest, zaraz ci pokażę. O, w tym miejscu kumplu masz? Ale to fajnie, nie no, ten sprzęt mi się tak podoba, nie? Taka ikona tego tartaku. Czekaj, już to usuwam. Ale fajnie wyszło. Ogólnie jak widzicie, Brączek żyje, jeżeli nie było komentarzy, że Brączek już znów był na imprezie. Ale tak, ale o dziwo, powiem ci szczerze, no, dobrze się dzisiaj czuję. O ładnie, powiem ci, że zazdroszczę ci, bo pamiętam w tamtym roku u siebie ten zajebisty czas, jak zaczęły się osiemnastki. O kurde... Pamiętam, czekało się tyle do tych osiemnastek i powiem ci, te pierwsze osiemnastki były spoko, ale później zaczęło tak lecieć i w ogóle jak już będziesz miał swoją, to już później ci tak zleci, że to masakra, nie? Najlepiej jest do swojej, później po swojej to już tak jakoś... Ja bym chciał, żeby była moja i żeby był koniec już, bo kurwa mam dość. No wprawdzie wiesz, i kasa, ale też i ten, też i... O, troszkę picie, nie? To jest, no, organizm na pewno, Brączek się dostosuje do ciebie w długim czasie, jak tak będziesz ciągle. Nie, no wiesz, no. No dobrze, jest, nie, ciężko będzie, ale... Nie. Dobrze jest. Fajnie. Ja teraz akurat nie będę miał dużo. Jak ten majs leci, no, to już potem nie będę miał dużo 18. Ja to się nie mogę doczekać twojej, nie? No, już niedługo. No za tydzień to na prawo jazdy się zapisać. O, no i kurwa gitara. Także będę miał jazdy, też mnie pewnie tam nie będzie. Jakiś... No, znaczy nie wiem, czy pójdę za tydzień, czy dopiero jak wrócę od ciebie, nie? Aha. Możliwe, że dopiero jak wrócę od ciebie ten. Czekajcie, ja muszę tu wycofać, żeby nie zranić naszego nowo zasadzonego drzewka. Ej, ten zator jest zajebisty, nie? No. Czemu ty go nie wziąłeś na Bolusiowo? Na Bolusiowo? Jestem teraz silny, czemu ty właśnie... Dojdź albo... A nie, bo chodzi o to, że ja chciałem nowego sprzętu. A, no chyba, że też wprawdzie ja. Bo mamy i czeską na te zetory i typową ze starszymi sprzętami, więc... Jeszcze teraz myślę nad nową serią, a no, nowego... Właśnie, pomóżcie Brączkowi wybrać, bo... Znaczy no, i tak, i teraz ja wam powiem i wy wiem, że lubicie mnie i Brączka też również bardzo dobrze lubicie, więc nam doradzicie. I ogólnie tak, Brączek chciałby coś w podobie do mojej serii singla. I nie to, że wiecie, chce mi ją zajebać, bo ja chciałbym też pooglądać u Brączka, bo wiem, ile to trzeba włożyć pracy w taką serię, a taka seria jest, uwierzcie, że naprawdę bardzo fajna i dane grono widzów ma na pewno. Dlatego też Brączek chce coś podobie jak moja seria z singla. Też będzie wszystko tam, wiecie, zdobywał kasę, wszystko po kolei, bardzo fajnie robił. Tak, żeby, wiesz, takim rolnikiem, takim bambrem być typowym. I teraz Brączek właśnie zastanawia się nad jaką mapą. Chciałby polską, ponieważ zagranicznych mapek ma już sporo. No i tak sobie rozkminiliśmy, że mógłby zrobić to na Bolusiowie, na tej gospodarce, na której ja gram, na tej naszej wspólnej serii. Wprawdzie nie jest głupi to pomysł, z racji tego, że tam jest obora. Kilka pól fajnych na początek by sobie wybrał, jakiegoś Ursusa, 60, coś w tym stylu. Poczekaj, Bronek. Wprawdzie ty już tu teraz prawie... Czekaj, jeszcze tu jeden mam. Tutaj jest. To jeszcze go tak ładnie tu gdzieś zetnij i się zamienimy za daną chwilkę. Bo dzisiaj dobra, ten mówię ty. Taki... No. A jak to się sadzi w ogóle? Jeździsz sobie i się sadzi co kilka metrów. Ale gdzie, a to pokazuje, gdzie to jest zasadzone? Nie.
Serio? Poczekaj. Gdzie? A tu takie no. Badyle! No, no ty no, przecież kurwa od razu takiego dęba nie wyjebiesz, nie? To daj teraz jak chcę. No poczekaj, to zjedź mi jeszcze tym, to ja sobie tutaj obsadzę i ci dam. To tu już nie ma pięku. No to weź mi odjedź, tylko ja sobie jeszcze z jedną tą. O Jezu! Moje nowe drzewko by zostało zniszczone. I ogólnie też dzisiaj taki krótszy odcineczek będziecie mieli, bo praktycznie teraz farming jest dzień w dzień. Ja was od razu zapraszam do Brączusia na ten zajebisty nasz sezonik, bo dzisiaj właśnie pierwszy odcinek się ukaże. Znaczy drugi, bo pierwszy był wczoraj u mnie. Ukaże się u Brączusia. Czekaj, mam włączone? O, jest włączone. Gdzie ty byś chciał jechać pięknie i niszczyć? Tam, w tamtą stronę, także tam gdzie jedziesz właśnie. Dobra, to ja tu postawić. Okej. Ale fajna robota, powiem ci, wiesz? Właśnie no. Ogólnie chciałem zrobić tutaj orkę, ludziska chciałem zrobić tutaj orkę, ale pomyślałem, że no kurde, to nie będzie znikać ta trawa ani nic, tylko ta pod spodem. To tak trochę lipa i te pola jakieś są malutkie, co są małe na Bolusiowie, to moglibyśmy je wykorzystać, że na przykład one są nasze i pojedziemy je orać pod las. Też by było, myślę, że fajna sprawa. Chyba się drzewka kończą. Tak, wiem właśnie, poczekaj, muszę tu trochę cofnąć. Wyjechać i ja tutaj... Ogólnie fajnie by było nagrać film z lasu, taki normalny. Znaczy, no, Sadzian, ja ogólnie się z Stanasem wczoraj już zgadałem. Będziemy chcieli nagrać film zaraz, taki normalny. Tak mieć wczoraj, jakiś oglądałem u kogoś taki zagraniczny film. Zajebisty był. Chciałem właśnie nagrać film z tego, o, bo... Ale tak tutaj się do dupy posadziłeś, bo dwa koło siebie są. Tak? Dobra, chuj. Czekaj. Weź jeszcze tego jednego gdzieś pierdol. A już nie ma. To ogólnie nie słyszysz muzyki? Nie mówię muzyki, kurwa. Nie, nie słychać nic. Jakiś tam nie, mały klimacik się na pewno zrobił. Dobra, Krzychu, pojedziesz sobie napełnić samemu? Podjeżdżasz na Kiki Kaszer. Wiem. Dobra, to jadź. Ja, no zobaczcie, tutaj naprawdę fajny sprzęcior. Nie, zresztą nie ma po co orać, jak widzicie, to jest takie do, jak glebogryzarka do wzruszenia ziemi. I tu też jest błoto? Mhm. Porobiłem takie, nie, z niektórych miejscach, nie, żeby dość fajnie to wyglądało. A to było to jest jako tekstura, czy to w mapie? Nie, to jest jako... Kurde, to jest w dziwny sposób zrobione z tego, co ja kojarzę. Ale nie, może nie będę tego mówił na odcinku, bo nie po odcinku ci powiem. To jest... No nie uwierzę nawet z czego to jest zastosowane, nie? A, no dobra. Ale to jest, wiesz, to ma oddzielnie tekstura, to jest wszystko, nie? No. Dobra, ładnie tutaj pozbijemy się tego pnia. No i pięknie. Lecimy sobie na kolejne. Tak mówię, chciałem tutaj właśnie, nie chciałem tego obcinać na bokach, bo dość ciężko by nam się to sadziło. A chciałem też, żeby właśnie ten odcinek nie był za długi. Wprawdzie to jedno drzewo byśmy mogli sobie obalić, ale to już. Nie wiem, gdzie mam jechać, tam do ciebie chyba, co? No, tam zaraz ja tu właśnie obetnę, nie? A wprawdzie ty, a tam nie trzeba jeszcze jednego rządka tak od bardziej... No, znaczy jeden na cały rządek na pewno nie, a tutaj może taki pół rządka dosadzę. No to zrób. Ja już tu akurat ci wyczyszczę. Myślę, że nawet całkiem spoko praca nam się dzisiaj trafiła. Wprawdzie czekałem na nią, bo byłem bardzo ciekawy, jak sali się te drzewka i w wcześniejszej wersji nie miałem, w ogóle nie pomyślałem o tym, że musi być... Myślałem, że to jest taki skup, który się dodaje w tym... farmingu, jako budynek, ale niestety... nie, i trzeba było dodać go do mapy, a ja się, no mówię, ja wcześniej nigdy nie zajmowałem się lasem, dlatego też nie wiedziałem, na czym to polega. Ale wiecie, człowiek uczy się na błędach, na wszystkim. Także gitara. Dobra, ja sobie tutaj siądę. Ciekawe jak... Co? Mamy zlikwidowany. Wziąłem sobie ze środka, wiesz? Jestem ciekawy, jak ze środka sobie poradzę. Ciekawe co ile to sadzi, nie? No, ale jest widać jak będziesz jechał później obok siebie, nie? Jest w tych samych miejscach. Ej, fajnie ze środka się robi. Robiłeś ze środka tym? Nie. O kurde, zajebiście. Ale też sadzenia nie zrobiłem ze środka. To jeszcze później zobaczymy, może jakiegoś rogalika dasz mi zrobić? No nie wiem, zastanowię się. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno ten walmet nasz. Z tym do pni. Ale myślę, że całkiem chyba w porządku. Zresztą teraz ogólnie jakby już muszę te słuchawki mieć, ale powiem wam, że jest o wiele różnica z racji tego, że Blue Yeti nie zbiera mi dźwięków z głośników, które są z tyłu. I dlatego też ostatnio w odcinkach naprawdę mnie o wiele, wiele lepiej słychać, bo wcześniej no to byłem bardzo wkurzony, dlatego że nawet to Blue Yeti mi nic nie dawało i mówię, co jest do cholery? I wyszło właśnie dlatego, że właśnie ten dźwięk, który zbierało mi z tyłu mikrofonów i niestety, ale właśnie przygłuszał mi troszeczkę. Czekaj, on się dokończył? Czekaj, nie wiem co tu jest.
Czekaj, on się... A, jest, dobra, dokończył się. Dobra, czekajcie, ogólnie jest jeszcze jakiś tu pień chyba do zlikwidowania? Chyba nie. Chyba nie. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze powinien chyba być jeden. Jo, jest. Dobra, jeszcze jeden pień nam został, jadę zjechać i zobaczymy jak to brączek sobie będzie. Ja już mam... zero. Jedziesz? To jedź po kolejne. Ten Zetur nie ma modu pasażera, nie? Nie. Dobra, podnosimy. Uważaj na drzewkę. Dobra, oj. Ale się pobrudził mi Zetur. No mówi tak samo, bo błoto, nie? Ej, fajne, akurat idealne miejsce zostaliśmy na przejeżdżanie. Myślę, że w dość dobrych odstępach żeśmy zasadzili te drewka. Ogólnie też nie testowałem jeszcze tego, ale tutaj jak idzie ta taśma, tu jak położy się balet drzewa, ogólnie to pewnie musi mi ściągnąć ten, wiecie co, na wióry, żeby mi to wysypało, no widzicie? Bo tak to będzie mi się cały czas robiły ten, te wióry sypały z tej rury, a tak to ja sobie ją zaraz... Dobra, lecę do Brączusia zobaczyć jak jeszcze mu tu ta praca idzie. Czekaj, stańmy sobie prawdopodobnie... Ty! Krzychu się zakopał! Kurwa! No to wczoraj Adam tak się zakopał. O kurde. Ty, tu pień jest! Krzychu! Gdzie? Na pień żeś najechał! No kurwa, miałeś te pnie zeciąć! Ej, nie zauważyłem go! Czekaj, to trzeba wypchnąć, potem pchnecie. No musisz mnie teraz popchnąć, bo nic nie zrobię. Czekaj, może naszym wspaniałym Zeturem przyjadę, ty. Nie, falmetem przyjadę go ściąć. No to ale... mnie też zepnie od razu. Dobra. Kurde, a ja się zastanawiam, ja w błoto wpadłem czy co, ty? Czekaj, ja tu muszę jakoś wyjechać fajnie. Ty, czy wyjechałem, dobra. Wyjechałeś? Jo. Ledwo. No dobra, to trudno. Już nie będę jechał go ścinać. On spuchnieje. Ja pierdolę ten... Ty, a ja tak siny, nie? Bo tak kurde, no... Nie, w pierwszym momencie wiesz, się zakopałeś normalnie, później dopiero na pień wjechaj, bo było widać, że cię wywaliło do góry. No. Aż tu będę czekał na nią, żeby tu spadnie zaraz. A jest. Ładne, to... ładne drzewka, będzie git, mi się wydaje. Ale brunczek tu, podjechał. Czy jeszcze z jeden tu wejdzie, warstwa? Nie, czekaj, muszę na razie jakoś zawrócić. Ty co to? Czekaj, bo mi radia! To! Czekaj, bo nie mogę znaleźć przycisku od radia. Kurwa, ty przyjadzie! Gdzie to jest? Co ty do mnie pierdolisz? Czekaj, czekaj, weź sadź, ja muszę iść wyłączyć radio. O Boże, to bardziej! Ze środeczka sobie zasadzimy teraz. Dobrze, co? Ja mam jeszcze bilety postawione koło głośników od razu. Dobrze, dobrze. Albo ładny ujęcie. Za krzaka. Nie, no bardzo dobrze ci to idzie. Nie, to przy... fajnie. Powiem ci, no ta kierownica jest naprawdę zadowolona. Na pedałach można się tak prędkość dostosować. Jeździsz no. Często na tempomacie, czy na pedałach właśnie? To zależy. Ja to na pedałach sobie tak... No kurde, no nawet do 2 km na godzinę można sobie tym dostosować, nie? Patrzcie. No do jednego. Dobra. Dobra, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że dość fajny, taki krótki, zwięzły i na temat. Ja liczę na wasze komentarze co do serii właśnie Brączka, czy co mu polecicie, czy jakąś fajną mapę, czy coś w tym stylu, czy ma grać właśnie na Bulsiowie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do kolejnego tartaku, do jutro, do farminga. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ma się, na razie.